wieczór, dobry wieczór. Wpadłam na bardzo genialny pomysł, słuchajcie, i pewnie mnie za to zabijecie, i pewnie ja się sama za to zabiję. Ale słuchajcie, właśnie zmyłam moje brwi, gdyż zmyłam w ogóle tym płynem micelarnym, bardzo Wam go gorąco polecam. Jakby ktoś pytał, to oczywiście piżamka, moja super piżamka, mój nowy nabytek jest z Pink Clouds. Pinkclouds.com. Bardzo dobrze pamiętam, chyba tak mi się wydaje. I na hasło KUFE przy okazji 15 macie 15% zniżki. Także piżamka jest po prostu bombastyczna, polecam Wam serdecznie. Jestem w piżamce, bo już się szykowałam do spania, jak nagle wpadłam na pomysł genialny, dlaczegoż by nie zrobić Wam testu. O 11 w nocy. O 11 w nocy. I dziecko też nie śpi. O 11 w nocy. Jak widzicie, moje brwi są wypłowiałe. Nie zawsze dobrze wychodzi mi ich malowanie, za co oczywiście Wam bardzo dziękuję, bo Wasza spostrzegawczość po prostu mnie zadziwia. Mam tutaj produkt z Revolution, słuchajcie, w kolorze Dark Brown, czyli ciemny brązowy. Brow Tint Semi-Permanent Brows at Home for up to 3 days. Jedyne, co mnie martwi, to tylko to, która jest godzina i to, że 2 godziny muszę to mieć. Obym do rana z tym nie zasnęła i jutro nie musiała siedzieć w domu. I chyba przez 3 dni też musiałam siedzieć w domu, albo ja nie wiem, co zrobić. No cóż, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ja i tak go pewnie nie wypiję, słuchajcie. No, ale może spróbujmy, co? Postaram się nanieść taką dość cienką warstwę, bo w razie czego zacznę szybko zmywać. Także trzymajcie kciuki. Nałożony produkt. Boję się niemiłosiernie, ale mam waciki, więc zawsze mogę teraz szybko poprawić. Najpierw mam to nałożyć, żeby utworzyć sobie kształt. Słuchajcie, boję się strasznie. No to mi się wydaje, że to będą z tego jojojogorety. Ciężko jest utworzyć kształt z czegoś inaczej, z czego się nie ma, nie? No nie, no może coś tam mam. Słuchajcie, najpierw robię delikatniutko, bardzo delikatniutko. Staram się nawet nie mówić, nie oddychać. No i tu będzie gorzej, bo to jest lewa ręka i lewa brew. A przecież wszystko, co lewe, jest gorsze. Już mi wyszło krzywo, słuchajcie. Ja naturalnie tą brew mam też gorszą. Nie wiem, słuchajcie, czuję po prostu ciśnienie w tym momencie. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba, ta druga mniej, bo ona jest mniej kształtna, słuchajcie. Ogólnie, z natury, nie, że moja. Że ja, moja wina. O, widzicie? Ja tutaj nie mam w ogóle brwi, więc ja tu nie mam po czym jechać, że tak się wyrażę. No dobra, no co? Coś tam jest. Dziś miałam takie patyczki. Poczekajcie. Dziś kiedyś miałam takie patyczki. Tylko mam je tam. Dziś miałam patyczek taki do uszu. Nie wiem, co z tego wyjdzie. No ale chyba tak musi zostać. Ja takie mam brwi, słuchajcie. No ja taki mam kształt tych brwi. Coś czuję, że to będzie krzywo, ale takie mam. Nie chciałam zrobić. Co, mam sobie narysować po prostu kształt na skórze? Bo tak trochę przypał, nie? Że nie mam tu brwi. Zobaczcie, a na dole mam zbyt właśnie włochato. O, tu powinnam troszeczkę pojść do góry, żeby było równo z tamtą, a tu z kolei mi one już naprawdę o tak jadą, jak tu widzicie. O, dokładnie jadę teraz po włoskach. Nie mam innych tych brwi. Ta jest ładniejsza. Ta mi się podoba naprawdę. Że mnie skarcicie, że ta nie ma takiego pięknego kształtu, ale zaufajcie mi, że takie mam brwi po prostu. A to sobie wygolę. To nie problem, to będzie cieńsze. Nawet bym to zrobiła teraz, ale no niestety nie mam przy sobie tej mojego trimera. Tu mogłam zrobić troszeczkę chyba szerzej, co dziewczyny?
było troszeczkę więcej. Myślę, że dorzucę trochę produktu. I to jest maks moich możliwości. Tą zgolę. Tu mi brakuje tylko tego takiego czubka. Ale jak ja mam se, co mam se czubek narysować? Dziewczyny, ratujcie. Ale ja nie mam tu czubka, to co ja mam zrobić? O. Muszę sobie go narysować. Dobra, bo jak sobie zaraz narysuję czubek, to będę miała go, słuchajcie, nie wiem, na czubku głowy. Dobra, za mocno wyjechałam. Dobra, zostawmy to już. I teraz co? I mam odczekać 2 godziny, także dam Wam znać, czy ten produkt w ogóle jest... Tak. Czy ten produkt jest godny uwagi? Nie szturchaj. Czy jest godny uwagi, czy nie? Zobaczymy. Z bliska wygląda to ok. Tutaj pamiętajcie, że jest lampa, więc naprawdę ta lampa odbiera troszeczkę jakby to, jak to wygląda w rzeczywistości. Ja nie jestem taka blada, to jest różowe, tu widzę, że jest takie blado-różowe, także nie wygląda to tragicznie. I jak to zmyję, to może i coś z tego będzie, no zobaczymy. Jak nie, to odrosną, słuchajcie. Odrosną tam, gdzie będzie trochę krzywo, zawsze można potraktować to korektorem, także o to się nie stresuje. I tyle, narysować potem cieniem, także jakoś wybrnę, tym bardziej, że to jest na 3 dni. Także tak by wyglądało nałożenie produktu, postaram się ustawić budzik, jeżeli zasnę nawet. Godzinę to jeszcze może nie, ale 2 godziny mogę już spać. Także 23, 1, 48, 1.40. Ustawię na 1.40 i postaram się do Was odezwać. Albo 1.30, no troszeczkę skrócimy. O ile będę mogła to, wiecie, zdjąć, bo powinno się to zdjąć jak tatuaż. Zobaczymy. Słuchajcie, no jestem przerażona trochę, ale nie wygląda to wcale źle, nawet jak to teraz patrzę. Tylko tutaj właśnie widzicie, ja tu mam trochę zarośnięte, tu mam ładnie wyrównane. Więc to właśnie tu idzie do zgolenia i powinno być ok. Także zobaczymy. No ta jest trochę inna niż ta, bo tu nie mam tego takiego ładnego łuku. Niestety, nie mam naturalnie, więc też nie chciałam go za bardzo rysować. To musiałaby zrobić kosmetyczka. No, także ja się teraz żegnam. Mam nadzieję, że ten test się Wam przyda. Podobno jest ten produkt lepszy od tego z Maybelline, jak kto woli. Tego nie wiem. Tego nie wiem, ale bałam się spróbować, skoro już słyszałam negatywne opinie, więc spróbowałam sobie Revolution. Ja mam Brow Tint w kolorze Dark Brown. Przypominam, światło się tu odbija, więc może nie być widać wyraźnie. O, teraz pewnie tak. Taki właśnie ja mam produkt. I tyle. I odzywam się do Was, jak będę ściągać. Dziaki. No i hejo, hejo, kochani. Wiem, mogę straszyć. Wcale się nie dziwię, sama się bym wystraszyła. Ale słuchajcie, no jak testy, to testy. Mamy światło sztuczne, więc się też nie dziwcie. Nie włączę normalnego softboxa, bo słuchajcie, jest w 1:30 w nocy. No, wytrwałam, skoro miałam Wam nagrać, to Wam nagrywam. Zobaczcie, jak to się... Tak to schodzi. Słuchajcie, schodzi tu całkiem spoko. Ja położyłam sobie cienką warstwę, więc się nie dziwię, że może być trochę cieniej, ale zawsze wolę sobie to... Wiecie, wychodzę z założenia, że lepiej dołożyć, niż położyć za dużo i potem nie wiedzieć, co z tym fantem zrobić. Ale schodzi spoczko. Przed chwilą właśnie jakieś hałasy dochodziły. Tutaj jest chyba spot, to nie wiem, tu chyba ktoś kończy pracę, bo zaczyna, nie wiem. Słuchajcie, zeszło idealnie. Takie coś zostawia na bryjach. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zaraz jeszcze przymiję. Przymiję sobie wacikiem. Słuchajcie, już powinnam dawno spać. Nie wyszło mocno, więc bardzo się cieszę. Nie wiem, może po prostu do Patrycji pójdę, tylko wiecie, żeby mi zrobiła kształt. Nie chcę tego zmyć. Chcę po prostu tylko domyć to, co mi nie zeszło. Zobaczcie, jak to schodzi. To się zmywa, można by powiedzieć. Wiem, że to do 3 dni się rzekomo ma trzymać. No dobra, lecimy tą drugą. Nie mam tu za co złapać, słuchajcie. Ale chciałam Wam nagrać, pokazać. Więc zaraz brywi, nie wydziałała, słuchajcie. No nie mam jak złapać. Nie wiem, czy nie jest za mało tego produktu. Coś jakby się ciągnie, widzicie, ale delikatnie. Chyba za mało produktu miałam może, wiecie? No dobra, ale się odrywa. Widzę, że się, widzicie? Odrywa się takimi płatkami. Powiem, że spoko produkt, naprawdę spoko. Bałam się, bardzo się bałam, byłam bardzo tak sceptycznie nastawiona,
Ale powiem Wam, że teraz spokojnie, jak pójdę tylko na zarys, pójdę tylko do Patrycji, żeby mi zrobiła, słuchajcie, wiecie, no kształt, żeby mi nadała kształt i ja sobie już później sama będę robić te brwi. Tutaj dałam mniej, teraz widzę, że mogłam to potrzymać jeszcze, ale spokojnie, co się odwlecze, to nie ucieczę. Wiem już, na czym to polega, wiem, że mogę śmiało dać więcej. Czekajcie, wyrzucę papier, ten, no nie papierek, tylko... Widzicie, nie trafiłam jeszcze. Dobra, wyrzuciłam. Tak wyglądają, słuchajcie, naprawdę super produkt. Jeżeli wy macie jeszcze ładnie zrobiony kształt brwi, słuchajcie, fajny kontur zrobiony, to naprawdę jest to świetny produkt. Muszę wam go polecić. Po prostu muszę. To, że po 3 dniach się zmywa, też spoko. Bo jak dacie za dużo, to fajnie, jak za mało, to możecie dołożyć, więc to jest fajne. Czekajcie, przyodzie wam sobie mój kaptur. No, nie chcę was straszyć, tak chyba lepiej, prawda? Czad. Teraz dopiero straszę. Nie, ja spadam, słuchajcie, do spania, bo światło tutaj jest okropne. Nie wiem nawet, jak lepiej, czy tak. Okidoki, tak wygląda ten efekt na tą chwilę. Ja naprawdę bardzo się cieszę. Nie jest to dobre wideo ze względu na porę, na to, że jestem totalnie bez make-upu i że jestem przy żółtym, sztucznym świetle, co też jest naprawdę niekorzystne. Bardzo, ale jeżeli chodzi o produkt, dostaje ode mnie ktoś jeździ. No, zamiast spać. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i powiem Wam, że będę go stosować. I zastosuję go sobie w dniu takim wolnym od pracy. Nałożę go sobie więcej. Ta mi się bardzo podoba, ta troszkę mniej, bo nie mam tego takiego łuku wyrobionego. Ale jak widzicie, ja sobie tutaj właśnie przyniosłam ten mój trimmer taki do właśnie brwi. I powiem Wam, że może sobie coś tutaj porobię sama, bo mnie denerwuje to, że tu właśnie nie mam takiego. Ale sama to sobie pewnie zaraz zaszkodzę jeszcze bardziej. Może ja już nic nie będę robić, słuchajcie. Zaraz ogolę na łyso i normalnie będą jaja. Okej, ja się z Wami żegnam. Produkt Wam mogę polecić z czystym sumieniem. Bardzo fajny Revolution Brow Tint. Ja spadam spać. Z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że docenicie chociażby tylko to i obejrzycie go z przymrużeniem oka, jeżeli chodzi naprawdę o mnie, bo światło jest bardzo złe i ja sama widzę, że wyglądam po prostu tragicznie. Jak weź i stąd i nie wracaj. Więc ja idę, nie wracam, znaczy wrócę kiedyś. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. To był test tego produktu o 1:30. Ja o 7 wstaję. Buziaczki, bajo!